Cześć wszystkim, nazywam się Ling. Dzisiaj zabiorę Was na lunch. U nas w Wietnamie jest fajnie w tym, że jeżeli Ci się znudził Ci się kurczak, wieprzowina, wołowina, to oczywiście mamy inne danie. Dzisiaj Was zabiorę na kozinę, więc co, idziemy! I jesteśmy w środku. No, wyjmiemy menu, zobaczymy, co mamy w menu. Tutaj mamy wszystko, co jest z koziną. I na przykład mamy takie jedno danie, które się nazywa pietkańzy, czyli zupa z krwi, z kozy. Też zamówię, bo jest to moje, jedno z moich ulubionych dań. Troszkę kontrowersyjne, ale ja to lubię jeść, więc coś. Kupujemy też może misao tidze. I myślę, że sobie weźmiemy jeszcze jedną met, czyli taki duży talerz z przeróżnymi daniami z kozy. A few moments later. Tutaj mamy zupę z krwi, z kozy. A mamy teraz... No i mamy tutaj kaszankę z krwi, z kozy oczywiście. Tutaj mamy kozę na parze. I tutaj mamy sałatkę z kozy. Ale tutaj jeszcze jest tak, że to mięso jeszcze nie jest do końca takie ugotowane. Czyli jest takie, można powiedzieć, że pół surowe. I mamy na przykład do tego oczywiście dodatki, ponieważ my jako Wietnamczycy używamy bardzo dużo ziół. Więc na przykład jedno z tych ziół mamy tutaj lamo. Tylko, że lamo nie wiem, jak się nazywa po polsku. Mamy oczywiście tutaj trawę cytrynową do podgryzania. Mamy tutaj rybę miętę. Bazylię tajską i pachnotkę zwyczajną. Więc to wszystko będę zawijała w kozie. Oczywiście tutaj jeszcze mamy zupę z krwi, z kozy. Instant noodle, czyli zupkę chińską smażoną z mięsem z kozy. Normalnie jest tak, że na lunch, czy gdziekolwiek, to możecie zobaczyć, że jest zupka smażona, ale na przykład z wołowiną albo z owocami morza. A tutaj na przykład na lunch oczywiście macie zupę, przepraszam, zupkę chińską smażoną z kozą. Więc no, troszkę nietypowe, więc zobaczymy, jak będzie smakowało. Brakuje mi jeszcze jednej mojej zupki z krwi. Oj, come on. Teraz mamy moją, no muszę powiedzieć, że troszkę kontrowersyjną zupkę z krwi. Nie wszystkim to smakuje, no ale ja na przykład bardzo lubię. Najczęściej, jeżeli macie na przykład zupę z krwi, kozy, to mięso, które w środku będzie, to nie będzie z kozy, ponieważ dynio będzie już za intensywnie pachniało. Więc tutaj mamy na przykład wieprzowiny, czyli mielonka, a później ta krew, co tutaj mamy, jest rozcieńczona razem z wodą, z sosem rybnym, z glutaminianem sodu, czyli magic powder. I później oni tu zalewają. Zaczekają tu, aż to zacznie szepnieje, jak to mówią, i z tego później wychodzi taka galaretka. Ona jest bardzo orzeźwiająca na taką gorącą porę, jak teraz w Stegonie. No i jak my to jemy? Najpierw biorę bardzo dużo limonki, ponieważ jestem osobnikiem, która bardzo lubi kwaśne rzeczy, więc dam całą połowę limonki, przepraszam. Dam troszkę orzeszków ziemnych, a może inaczej więcej. Bo będzie takie chrupiące, więc wiecie. Na pewno będę zagryzać to jeszcze z chili, ale to dopiero na później. Dam troszkę jeszcze ziół. Tutaj mamy taką podobną do mięty, jak się używa w Polsce do koktajli, do mojito. To jest jakiś rodzaj kolendry, ale dobrze, kolendra wietnamska. Smacznego, moi drodzy. To tak wygląda. Dobre, ale mój kuzyn robi lepsze. No ale cóż. Mamy kilka takich rodzajów zupek. Na przykład robimy tylko z świni, z kaczki, z gęsi i z kozy. Ale ludzie tu mówią, że najlepsza jest z kozy, ponieważ koza je bardzo czyste jedzenie, więc no mamy nadzieję, że wtedy ich krew to wszystko jest czystsze. Inne dania jeszcze mamy. Tutaj mamy jeszcze kozinę na parze. To się nazywa
ryba mięta. Nie każdy go lubi, ale ja wszystkie rzeczy prawie lubię, więc moi drodzy. Tutaj damy też pachnotkę zwyczajną, troszkę bazylii tajskiej. Zawijam. Wszystko znowu zawijam. Maczam. Jej! Tutaj jeszcze mam kaszankę. W ogóle jak oni robią tą kaszankę? Biorą, to się nazywa w Polsce żołądek od kozy i tam wypychają krwią, ziołami. Najpierw smażą, a później grillują i dlatego ta skórka jest taka chrupiąca. Więc to zjem samo, tylko maczam w sosie. Bardzo dobre. Mamy tutaj jeszcze oczywiście zupkę. Zupa jest na... To jest rosół zwyczajny, ale macie tutaj jeszcze takie kawałki, które możecie zobaczyć, że to są kawałki krwi z kozy. Mamy tutaj jeszcze takie krakerciki z sezamem, czarnym sezamem. Ja na przykład dużo to... Ja to jem, przegryzając razem z pikań. Więc to takie, żeby było i chrupiące, i orzeźwiające. No i na sam koniec oczywiście jeszcze mam makaron z koziną. Więc zobaczymy, jak smakuje. W takiej wersji uznaję sobie, że nawet nie czuję żadnego zapachu koziny. Dla mnie to smakuje, jakby to było z wołowiną. Moi drodzy, zamówiłam tyle dań tutaj. Nie po to, żebym sama jadła, bo nie dam rady. Więc dziękuję za dzisiaj. No i muszę dać dla mojego kamerzysty i mojej jakby koleżanki tutaj, żeby wszyscy mogli zjeść, tak? Więc do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Hejka, tu znowu Ling. Jeżeli podobało Wam się wideo, to łapka w górę. Subskrybujcie. I do zobaczenia następnym razem. Piu!